Lotto, puchar za trzecie miejsce oraz voucher w wysokości 200 zł do realizacji w sklepie Ochotka w Orzeszu. Miejsce drugie, Maciej Gajda. Maciej Gajda, puchar za zajęcie drugiego miejsca oraz voucher w wysokości 300 zł do realizacji w sklepie Pajk w Piszu. Dziękuję. Gratulacje. No i miejsce pierwsze, niekwestionowany zwycięzca dzisiejszych zawodów, Łukasz Świnto. Tutaj oprócz pucharu jeszcze nagroda, voucher w wysokości 400 zł do realizacji w sklepie Ara w Piszu. Mamy jeszcze nagrodę dla najlepszej zawodniczki, a najlepszą zawodniczką w dzisiejszych zawodach okazała się pani Elżbieta Szuperska. Brawo! Brawo. Gratuluję panie Elu. Pięknie, że już to się zbyt. Gratulacje. To było. Gratulujemy. Mamy coś dla zawodników z naszego lokalnego podwórka, czyli dla zawodników z gminy Orzysz. Najlepszym wędkarzem z gminy Orzysz został Maciej Filipowicz. Gratulacje. Gratulacje. To właśnie pan tym jedną kolejką rybką wygrał. Dziękuję bardzo. I jeszcze chcielibyśmy uhonorować najstarszego i najmłodszego zawodnika, który postanowił spróbować swoich sił dzisiaj tutaj na jeziorze Orzysz. I tak, najstarszym zawodnikiem był pan Bogdan Milczarczyk. Zapraszamy go. Pan Bogdan Milczarczyk. Puchar oraz voucher. Na seniora zawodu. Gratulujemy bardzo serdecznie. Poważnie? Tak jest. Nie wierzę. Nie wierzę. No i najmłodszy zawodnik, a tym najmłodszym zawodnikiem był Konrad Suchta. Gratulacje. No i mamy jeszcze cztery vouchery w kwocie 50 zł do wykorzystania w sklepie Pajk w Piszu. Pan Naruszewicz Mirosław. Wielką gratuluję. Dziękuję bardzo. Bardzo. Marchelski Piotr. Czego jeszcze nie grali? Nie grali, ale zagrali. Gratuluję bardzo serdecznie. I ostatni. Gratulacje. Voucher. Dziękuję. Lewandowski Adam. Brawo, Sierni! Ja mam jedną gratulację. Dziękuję bardzo. Gratulacje.